Wolisz Buzz the Melody czy Justina Biebera? No cóż, porównując tą piosenkę... When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Do tej piosenki... Dochodzę do wniosku, że... Zmienię koszulkę. Nie no, One Direction jest spoko. Adam, 15 lat temu byłeś śmieszniejszy. Witajcie, z tej strony Norusiaka, chciałem was zaprosić do Wolałbyś! Wolałbyś to serę, w której proszę was o pytania i na nie odpowiadam, tylko że one są typu... Wolałbyś usiąść na stojąco, czy na leżąco? Ale zanim cokolwiek, to tutaj macie subskrybuj. Pamiętaj, że danie mi suba równa się byciu lepszym z matematyki i z przyrody i kolorowanki na polski też będziesz malowała o wiele, wiele lepsze, więc daj suba. Daj suba. Wolałbyś przejść na dietę wegańską, czy do końca życia jeść tylko mięcho? Wiesz co, powiem ci, że od mojego ostatniego filmu, w którym jednego kurczaczka samodzielnie zmieliłem... Co? Nie! Co? 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 Johnny? Yeah? When was the first time you heard a naughty word? Bez zbędnego owijania i bez budzenia kontrowersji powiem ci, że wegańską. Tylko, że musiałbym móc jeść ryby. Tak, byłbym to najgorszą odmianą osoby, która jest wegetarianinem. Bo bym jadł ryby i bez jakichkolwiek rzutów. Serio. Ryby są zajebiste. Wolałbyś się śmiać czy płakać w nieodpowiednim momencie? I tak właśnie zginął mój ojciec w tragicznym wypadku samochodowym, w którym ja widziałem, jak on umiera na moich oczach. Albo wyglądałoby to tak. Dlaczego mała Aria strzymała oddech na rowerku? Bo kierownica zaczepiła jej buco! Ej, nie, nie no, stary, to był tylko żart. Ej, serio, sorry. Wolałbyś jeść całe życie ohydne jedzenie, czy żyć o kilka lat krócej? Powiem ci, Patrycja, że w życiu chodzi o to, aby podczas życia mieć życie. Ponieważ sam fakt życia to jedno, ale żyć pełnią życia to już drugie. W momencie, w którym żyjesz o kilka lat dłużej, tak jak mówisz, ale jest cały czas coś, co ci nie smakuje i co ci nie sprawia przyjemności, to jest bycie przegrywem. Wolałbym serio już żyć te 5, 10, 20 lat krócej, ale przynajmniej czerpać przyjemność życia. Jedząc, bo jedzenie jest super! Polecam jedzenie, jedzenie jest great. Łooo! Jaki angielski! Za każdym razem staram się wpleść coś poważnego w film i ten debil mi przeszkadza. W sumie to nie, bo to ty zakładasz okulary, stajesz z drugiej strony i mówisz do samego siebie. To się nazywa... pojebanie mózgowe. Dobra, sorry, okej? Okay? To na potrzeby filmu, okej? Okay? Tak się robi show. Bardzo często koledzy z YouTube'a mają głos widza, czyli jak wyobrażają sobie głos widza, kiedy on pisze komentarz albo cokolwiek. Ja sobie na świecie wyobrażam go tak. Adam, nie rób show, ja chcę zobaczyć poważnego narusiaka, tego prawdziwego, tego, który w ogóle cały czas nie udaje i nie robi show. Wolałbyś posiadać umiejętność latania czy chodzenia po ścianach? Powiem ci, że gdybym miał umiejętność chodzenia po ścianach, to byłoby bardzo irytujące. No, wyobraź sobie sytuację, w której podejdziesz do ściany, chcesz ją przytulić, ponieważ lubisz ścianę, bo są twoimi ulubionymi przyjaciółmi, nie masz innych przyjaciół. Chcesz się o nią oprzeć, tu nagle nie wchodzisz! I jesteś na ścianie! Dlaczego? Ja chciałem tylko się oprzeć o tą ścianę, nie chciałem o nią wchodzić, dlaczego? To wyglądało coś na takiej zasadzie, słuchajcie, więc... Wolałbym raczej latać, ponieważ miałbym większą kontrolę, ale z drugiej strony, na przykład gdzie śpicie, chcecie wstać i nagle do sufitu! Nigdy nie wiecie, jakby wasze umiejętności działały, słuchajcie. To nie można chcieć wszystkiego. Na przykład jest sobie superbohater Flash, on jest mega szybki. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. A wyobraźcie sobie go podczas... Przecież on może rozwalić talerz! Jak myje naczynia, może rozwalić talerz! I co wtedy? Trzeba kupić kolejny talerz w Ikei! To tak się nie robi! Przyjemna praca i niskie zarobki, czy trudna praca i wysokie zarobki? Angelika, powiedziałem ci w ostatnim filmie o pasji, że w życiu trzeba robić to, co daje ci szczęście i co ci sprawia szczęście, co ci robi szczęście. Więc w przypadku, w którym masz pracę, w której zarabiasz mniej, ale możesz się utrzymać i sprawia na ci przyjemność, wydaje mi się, że masz idealną sytuację, ponieważ możesz być lekarzem, ale w momencie, w którym nie lubisz leczyć ludzi i zarabiasz nie wiadomo jakie pieniądze, to jesteś niezbyt w fajnej sytuacji. Jestem się niezbyt pobudzony, przepraszam. Wiem, że mogłem uspokoić głos i mówić na ten temat troszkę bardziej poważnie i normalnie, ale nie potrafię. Nie potrafię dzisiaj. Dzisiaj mam dobry humor. Sorry. Przepraszam. Come on, co się dzieje z tą ostrością? Wolałby zjeść majtki, które były noszone przez miesiąc, czy zjeść stopy Karolka przez 10 minut? Jagoda, dziecko, ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Nie wiem, czy widziałeś stopy Karolka. Nie wiem, czy widziałeś majtki noszone przez miesiąc. O, jeszcze dużo przed tobą.
Nie móc poprawiać włosów, na przykład rano je łożyć i przez cały dzień ich nie dotykać, czy mieć monobrew i nie móc jej wydepilować. O Jezus. Brzmi jak koszmar. To podczas filmu poprawiam te włosy około 128 razy. Gdybym nie ciął filmu, to byście mogli nawet liczyć. Ale z kolei monobrew tak trochę nie wypada mieć monobrew. Monobrew nie wygląda dobrze. Ani fajnie, ani miło. Ułożenie włosy zupełnie zmienia moją twarz. Albo po prostu jestem przyjebany. Więc dochodzę do wniosku, że wyglądam całkiem przystojnie z monobrewią. To byłoby super. Poproszę dziś te moje grupy ciurek i naruciaka, przeróbki ze mną i monobrwią. No i słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o te pytania. Telefon mi się rozładował, nie mogę patrzeć na resztę pytań. A miałem ich całkiem sporo, ale spokojnie, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że chcecie kolejny odcinek. Powiedzmy, że 20 wiedzą w górę, równa się kolejny odcinek. Poza tym przypominam wam o akcji z Play, od Koduj Rok Internetu, gdzie możecie sobie wygrać internet na cały rok. Poza tym możecie też wygrać iPhone'a, więc to jest tak jakby konkurs, macie go w opisie, a tu macie cyfrę, która odkodowuje ten kod. Aha, nie powiem jej na głos, ale możecie zobaczyć fajne, fajne cyfry. I to w zasadzie tyle. Życzę wam miłego poranka, miłego południa, miłego wieczoru, czy miłego czegokolwiek. Może oglądasz mnie o 3.17. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!